odcinku 5, z dnia 15.08. Tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, dzisiaj się skupię na dwóch ujęciach wody. Szalki zostawiłem z oznaczeniem takim, jak było poprzednio, także teraz obydwie próbki uzupełnię wodą, którą pobrałem. Już na sam widok widać, że woda w dziewokliczu ma nieco inne zabarwienie, nieco bardziej brunatna. Może się to też wiązać z tym, że dużo motorówek zaczęło pływać służb pożytkowych, że tutaj jak zwykle polałem. Dziwoklicz i wały. Nalewam. I tak jak ostatnio, jedną próbkę zrobię od razu. Się nie podłożę. Położymy sobie taką. Już widać na pierwszy rzut oka, że różne psiony. Nieco inny zapach też. Tylko chwycę testy. Już przechodzę tak jakby do samego badania. Uruchamiamy nowy pomiar. Zaczniemy od wody, która spodziewam się, że będzie po prostu bardziej zanieczyszczona. Wczoraj można było zaobserwować różnicę w parametrach między wodą z Dziewoklicza a wodą znajdującą się dalej, czyli na wałach Chrobrego. Jest to odległość, nie wiem, 5 km, ale ta odra znaczy się rozgałęzie się, tak? Tutaj też jest dużo roślinności wokół, więc może to też mieć wpływ na to wszystko, że te zanieczyszczenia się gdzieś kumulują. No i też, tak jak mówiłem, deszcz pada i wczoraj padał, i dzisiaj padał. I ten wiatr gdzieś tam wspiera tą rzekę w walce nierównej, bo spowodowanej przez człowieka i przez jego głupotę. Kończy się odliczanie. Pierwszy test. Od razu przyłożę. Zobaczmy, co tu dzisiaj wyjdzie. Mimo że różni się barwą, to parametry chemiczne nie odbiegają znacznie od tego, co można było zaobserwować w dniu wczorajszym. Także następny test, nie spodziewam się czegoś innego, że zrobię go już poza kamerą. Wpisywania do tabeli. Tutaj mamy wartości nieco podwyższone w Dziewokliczu, ale tak jak mówiłem, one nie odbiegają od tego, co było w dniu wczorajszym, czyli azotany cały czas lepiej niż w moim akwarium. Otwartość całkowita powyżej 21 i to jest parametr, który będę później jeszcze sprawdzał z bardziej profesjonalnymi odczynnikami chemicznymi. Twardość węglowa mamy dobrą. pH mamy dobre, trochę nawet spadło. No i zapach dałbym 3. Zapach kolor, no to jest jedna kategoria. Przepraszam za tabelkę, ale tak jakby musiałem nadgonić materiał. Myślę, że w dalszym etapie będę starał się to zrobić troszkę bardziej estetycznie. Także tutaj wartości, jeśli chodzi o wały Chrobrego, są praktycznie identyczne jak w dniu wczorajszym. Z tą różnicą, że tutaj zanotowaliśmy spadek. Tutaj było też 10. Tutaj było 21. No to przepraszam, to rzeczywiście to jeden parametr się zmienił. Może dosyć istotny, więc tutaj będę go musiał sobie rozbić na czynniki pierwsze. I tutaj było bardzo podobnie, czyli 11, 7,4. No i
2,5 bym tutaj dał. Że jak widzicie, woda tak jakby utrzymuje cały czas ten poziom z wczoraj. Może to jest spowodowane tymi deszczami i tą cofką tej wody z zalewu, tego wiatru, który nagania tą wodę. No ja niestety zbieram tą wodę z powierzchni, bo jeszcze nie mam tak jakby sprzętu, żeby zebrać z tego strumienia, o którym mówiłem w poprzednich odcinkach, czyli w następnym odcinku myślę, że zajmę się rozłożeniem tej twardości i sprawdzeniem poziomu tlenu w wodzie, czy on zmienił się i jak się zmienił. Także dobrze, w takim razie po teście paskowym obu wód stwierdziłem, że wybiorę tą, która ma gorsze parametry i zrobię test na podstawie odczynników na zawartość tlenu w wodzie. Tak? Najpierw sobie przygotuję próbkę, a w momencie, kiedy będę mieszał, bo będę musiał to robić dwa razy, także biorę czystą próbóweczkę, że dzisiaj myślę, że naleję. Także mamy już wodę. Teraz odpowiednio dodajemy odczynników. Są trzy takie odczynniki. Świeżo zapakowane, więc trochę ciężej się otwiera. I po 6 kropel. I jedną ręką będę mieszał, a drugą już sobie odłożę. Także 30 sekund trzeba mieszać. Przy okazji warto by się skupić na tlenie, który jak wiadomo jest niezbędny dla każdego organizmu żywego, żeby przeprowadzać proces oddychania. I zawartość tego tlenu w wodzie jest zależna od różnych czynników, na przykład od ciśnienia atmosferycznego, od tego, czy jest wysoka czy niska temperatura, a także od zasolenia wody, czy też nasycenia tej wody tlenem. Także tutaj już mogę odkręcić, nalać drugiego odczynnika. Sześć kropel i mieszam. Dalej przygotowuję sobie trzeci odczynnik. I tak jak możemy to obserwować na przykład zimą, kiedy to temperatura atmosferyczna spada poniżej zera i powierzchnia wody zamarza, to ryby spływają na dno, ponieważ nie dość, że w temperaturze bliskiej zeru woda ma największą gęstość, czyli ona spada na dno, a w temperaturze 4 stopni ta zawartość tlenu jest w granicach 13 mg na decymetr sześcienny, czyli na litr, tak? Bo to jest 10 na 10 na 10. I tutaj też mamy taką skalę porównawczą, którą zastosuję później, jak już otrzymamy odpowiedni kolor po dodaniu wszystkich odczynników. Po dodaniu odczynnika trzeciego widzimy już, że ta barwa powoli nam się zmienia, jednak trzeba będzie odczekać 10 minut, żeby ta roztwór się cały ustabilizował. Także w zależności od tego, jaką barwę otrzymamy, tutaj mam gdzieś białą kartkę przygotowaną. O, na podstawie skali, którą tutaj prezentuję, możemy zobaczyć mniej więcej, jaki to będzie kolor. Oczywiście temperatura to jest jedno wody, tak jak powiedziałem, zasolenie to jest druga strona, a trzecie to jest ciśnienie atmosferyczne. I największe wysycenie tlenu jest akurat w ciśnieniu odpowiadających 101 hektopaskali. 101 313. To tak, jak się pomyliłem, to przepraszam, ale wydaje mi się, że
że to jest zawartość, przy której tlenu jest po prostu najwięcej w tej wodzie. No ale tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, problem polega na tym, że te ryby, przez to, że jest takie duże zasolenie, tego tlenu nie mogą pobrać z tej wody. Także zrobimy chwilkę przerwy, ja odstawię nastrojaczek i może przy okazji mam drugą czystą fiolkę, to pobiorę także z wałów Chrobrego wodę z 15.08. Jak widać, tutaj mamy trochę więcej glonów, także mimo że wsadziłem wodę do lodówki, to jednak mogłem nabrać te glony, tak? Akurat wydaje mi się, że to jest dobry znak. Rośliny też są słodko i słonowodne, tak? Także tutaj na chwilę przerwa i po 10 minutach wrócimy. Minęło 10 minut, także możemy sprawdzić nasze obie próbki na wizus, ale też muszę przyłożyć do białej kartki. Nie różnią się one zbytnio kolorem. Jak widzicie, czyli gdzieś to będzie w tej granicy, tak? Tutaj jest skala narysowana, liczb pewnie nie widać, bo są dosyć małe. Tak jak mówiłem, w tej temperaturze bliskiej zera ta zawartość tlenu jest około 15 mg na litr. Mówiłem wcześniej o decymetrach sześciennych, ale to jest jednoznaczne, tak? Natomiast tutaj ta skala pokazuje od 1 do 10, gdzie przy 6 jest już dla ryb słodkowodnych, dla ryb słonowodnych i dla innych gatunków zamieszkujących wodę. Jest to przedział, w którym te ryby i te organizmy dobrze się czują, tak? Więc ta wartość odcięcia to jest 6. I tak jak wspomniałem, gdzieś w tej temperaturze 0 stopni jest to wysycenie największe. Natomiast jak mamy temperaturę wody powyżej 30 stopni, to ona już, ta wartość tlenu diametralnie spada nawet poniżej 4, tak? Czyli jak mamy ciepłą wodę, do tego zasoloną i do tego to powietrze jeszcze nie jest jakoś dobrze wysycane, w sensie nie wpada do tej wody, nie jest utlenowana dobrze, no to już mamy trzy czynniki, które wpływają tak jakby na zawartość tego tlenu. Także pierwsza próbka z dziewoklicza. Myślę, że nie tu. Myślę, że nie tu. Nie tu, bardziej gdzieś, czy się nie odbije światło, ale wydaje mi się, że będzie to coś między 8 a 10, więc to jest wartość optymalna. Tak samo myślę, że troszkę jaśniejsza będzie z wałów, ale to też muszę przyznać, że tą wodę z dziewoklicza brałem bliżej brzegu. Dzięki wysięgnikowi i temu, że no, bulwary, wały są inaczej położone, to łatwiej mi było sięgnąć dalej i mocniej zanurzyć tam, czyli głębiej tak jakby sięgnąłem tym swoim podbierakiem. Także gdzieś tutaj między, powiedziałbym, około 7-8, tak? Także to są dwie wartości, które mieszczą się w granicach wartości optymalnych, biorąc pod uwagę to, jakie są upały aktualnie. No, jest to moim zdaniem zjawisko naturalne, czyli ja tutaj bym się nie dopatrywał czegoś niepokojącego, więc na chwilę obecną, no, tak jakby zawartość tego tlenu odpowiada tym wartościom, które wczoraj robiliśmy, jeżeli chodzi o test paskowy, tak? Czy to było? O, to było tu. Czyli te wartości, się odbijam, wody są, tak jak mówiłem wczoraj, właściwie dzisiaj, nagrywam ten filmik jeden po drugim, także tutaj wszystko tak jakby się zgadza, to już przygotowane na jutro. Test wyszedł pozytywnie. Także dziękuję Wam bardzo i do jutra.